Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia. Cześć, wracajmy, witam, witam. Co myśmy ostatnio zdążyli zrobić? Na pewno przynajmniej jedne bloszki mogliśmy niszczyć, chyba... Nie pamiętam, czy dwa rodzaje bloszków możemy niszczyć, w każdym razie tak. Wiem, że najlepsze co mogę zrobić teraz, to wejść do sieci i podwiedzać. Zwłaszcza, że robiliśmy tej questy i mamy ten... I mamy Gospel Code jako tako, więc powinniśmy być w stanie trochę skrzynek, znaczy skrzynek kostek pootwierać. Więc podejrzewam, że teraz przynajmniej chwilę sobie posiedzę i poszukam. Zdążyłem zapomnieć, jaka muzyka leciała. Ja powiem szczerze, że też zdążyłem zapomnieć, jaka muzyka leciała. I chyba powinienem sobie przygotować jakiś ten... jakiś zastępczy utwór na wypadek, jakbym musiał wychodzić z sieci. Wiecie, tak tylko prewencyjnie. Trzeba było go stąd wybrać. 60 tysięcy. V3 obydwaj maksimum rzędu. Czy to matko jebcze gierka nawiązanie? Pitpety? Nie, no kamen. Szanujmy się. Powinien coś znaleźć taki utwór, który najlepiej nie łamałby żadnych copyrightów i mógłbym go puszczać w takich sytuacjach. Jak to było? Shinji, Google Royalty Free Music. Najgorsze jest to, że to pewnie by zadziałało. Jednocześnie mam wrażenie, że ciężko byłoby ich znaleźć jak to ładnie określenie Royalty Free Music, to by mi odpowiadało na to, że chciałbym je poszedć na streamer. Jasperek lepszy będzie. O, no. Jasperek to jest jak psycha siada. Mi psycha jeszcze nie siada. Podkreślenie słowa jeszcze. Zobaczymy jak długo. No i to chciałbym Mena jeszcze złapać, ale pewnie go nie złapię. Jedna walka. Jeżeli to nie będzie Mena, to idę dalej. Well then. Łatwa jest? Da, złapię sobie Gisa. Nie na, czy proszę, nie używam tego MN, ale jestem. Złapię sobie drugiego Gisa. To są dwa fany. Mam teoretycznie. Life Sword, no? Tak, żeby nie używać cały czas Gatera. Chyba stoi. A to powstanie. No teraz umrze. Nawet bez Gatera się obejdzie wyjątkowo. Da się. Indziki do obudzenia? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy co? Jak? Chciałem zapytać jakie obudzenie, ale sobie uświadomiłem. Podejrzewam, że cały dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o streama, spędzimy na tym wspaniałym scenariuszu. Bo pamiętam doskonale, że on jest w pole długi. I ja jeszcze co gorsza nie pamiętam, jak się go robi. Więc nie dziwię się, jeżeli będę odrobinę błądził. Ale mówię, też przy okazji mamy do zgarnięcia te wszystkie rzeczy, które były poukrywane za kostkami gospodowymi, więc to też się przyda. Bo wiem, że bardzo mi się podobało wspominałeś. Dla mnie to było bardzo porządne, nawet jeżeli sama końcówka gry mnie odrobinę obrzydziła. Bo nie jestem wielkim fanem tego, jak wygląda ostatnia walka. I ostatni dungeon może generalnie iść się kiedyś, ale to chyba wszyscy się z tym zgodzą. Spróbujmy tak na razie.
Pozbędziemy się jednego i z pozostałymi zobaczymy co dalej. Tak, i tak faktycznie niż tu pamiętam. Zapominam, że one się ślizgają tutaj i dlatego tak się dali trafiać. To jest fan, no dobrze. Panu to ja tu wcale nie widzę, ale... Dobra, jednego zabiłem. Chyba tylko jednego. Jedu! Zapominam, że to ich nie... że to im nie przerwa szarzy. Czemu ja to robię? Przynajmniej tych mi HP-ków odnowię, I guess. To prowadziło na... stronę... To jaj było, co znaczy? Już nie pamiętam dokładnie. Anyway. Na squarze chyba nic nie było bez niedotknięcia. To był Dex, okej. Przydałoby mi się więcej unlockerów, zwłaszcza wtedy, kiedy już mam jakieś rozsądne ilości pieniędzy. To tutaj chyba ich nie przydawali, prawda? Nieważne. No dobra, okej. Krotka White. Parę White Swordów mogę kupić na wszelki wypadek. Te covery, bariery. Czy ja w ogóle mam barierę jakąkolwiek? Na wszelki wypadek ją kupiłem, bo nie jestem. Nie byłem pewien, czy ja w ogóle mam ten. Czy ja w ogóle mam w bibliotece. Ale przez Mikey powiedział swoje. Dex, wychodzę. To byłby typowy Mikey, nie powiem. Jedno głupie pytanie, skoro już tu jestem. Nie, tędy. Chcę wejść na pas. Używałem go właśnie 4 walka, z czego dwóch musiałem, a skoro właśnie go w takim razie? Cześć, Pasku, witam. Może tu też mają tego mało opowiedzianego. A go aresztowany, to nic o naszej obecnej sytuacji. Dużo wiosów ze strefy Koto. Nie mogę nawiązać kontaktu ze znajomym. Kto to był? Kinić, ale to jeszcze ma to związek z wirusami. Trochę mówię o tym lodzie. Znajomy powiedział mi o internecie. Jestem underscore w tym sieci ludzie. Tam też własne forum dyskusyjne. Jeżeli zapostujesz tam słowo kluczowe, to nawigator nazwany doktorem pojawi się w underscore. Jest w stanie robić lekarstwa na wszelkie rodzaje wirusów. W underscore jest świetna osoba, którą możesz przekazać słowo, ale... to może być kłamstwo, jakieś miejsce legenda i droga. Okej. Czyli... musimy się pewnie oddać do internetu. Dzięki, że aplikowałeś się do... obiecaj mi, że będziesz bezpieczny, mam złe przeczucia. Nie wiem, czy ci to pomoże, ale do masz to dotrze. Pewnie jakoś się przyda. Jako, że wspominę i coś o tym Okoto, to zobaczę, czy mam tam dostęp w tej chwili. Nie jestem pewien, czy mam dostęp do Koto. Zerknąć nie też chodzi. To chyba nie w to stronę spadę było, ale... To jest niebieski, lub to jest czerwony. Spójrzmy. Zobaczę, czy coś pod czerwonym się kryje. Zwłaszcza, że nie zdziwiłbym się, gdyby i tak trzeba było zniszczyć dosłownie każdy prędzej czy później. Muszę uważać na HP trochę, bo... mam wrażenie, że trochę niebezpiecznie go Winston. Nasz szczury absolutnie nie czuje się źle z używaniem Gatera. Są przecinity, z którymi będę miał tak, że... może nie warto, ale potem przychodzą szczury i takie... no. Nope. Szczuraski mogą iść do diabła.
Nie podoba mi się, że Blastik mi ignorował dobinę, ale na szczęście nic złego się nie stało. Mam nadzieję, że sprzęt mi się nie psuje, bo ostatnio miewam z tym takie problemy. To ciebie było też do kupienia? A tak, plus 10 spreader. Nie pamiętam, czy on więc sobie kupię. Ariagrad sobie kupię. Wydaje mi się, że w kodzie dało się zrobić jakiś miarę sensowny folder, jeżeli chodzi o miecze. A po było tak, że ostatni dungeon miał łącznie 18 bossów. Tak, a w czym problem? Nie robisz bossaszy? A więc tak jak ja się trochę śmieję, jak wygląda końcówka SMT 5 Vengeance, tak? Tam też masz tak naprawdę jak wielki bossaż pod koniec. Ja się śmiałem, że biłem ostatniego bossa jakieś 3 razy. Zapiszę sobie na wszelki wypadek. Żeby nie było, że wpadnę na mojego ulubionego kolegę. Mając niepełne HP. Sorry. Mógłbym próbować z Edmenem, ale chcę zobaczyć, czy dostanę jakiś dobry miecz z nich. Oni chyba tylko Sordy mogli dawać mi Blade. Jeśli ten maczek nie tylko zbiegł, to mecz od dwie ostatnie walki trochę. No to jest 20. To jest od H. H był w ogóle przydatny. A więc jasne, można powiedzieć, że jeżeli dostałem tego. Że jeżeli dostałem Fire Solda, to już jest przydatne, ale... Ech. Ten rok ogólnie będzie dobry dla fanów Fatlusa teraz, jak o tym myślę, bo jeszcze mamy przecież przed sobą DLC do Persony. Mamy jeszcze przed sobą Metafora. Nowa próba. Nie wiem, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony na metaforę tak wstępnie z tego, co trailery pokazują. I mam nadzieję, że nie zawiodę się. O co mam wrażenie, że ostatnie czasy absolutnie nie jest trudno, ale to już inna sprawa. A zaczekam aż kolega łeb otworzy. Wczoraj u Sylika była dyskusja na ten temat. Ja mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś mi coś jakoś w miarę intensywnie poleca, to ja... Łatwo jest mi się na tym zawieść wtedy, o tak powiem. Bo wtedy oczekiwania z automatu idą bardzo mocno do góry. Wiadomo, jeżeli ktoś mi powie, że zagaj tak nie spoko gra, to jeszcze nie jest tak źle, tak? Ale jeżeli zaczynają się gadki typu to najlepsze, co grałem, odmieniło moje życie, nie zagaś to hańba, to z automatu... Nie pamiętam, czy był taki tytuł, o którym mi tak mówiono i o którym mogę powiedzieć, że spełnił moje oczekiwania. A już na pewno nie w ostatnich czasach. Jedna walka na Quickmana. Dobra, mi się nie śpieszę, ale ciekawe mi co ugotują. No ja pewnie będę brał na premierę. Szkoda się mi trochę, bo Shimi mówił, że na NEPie da się dostać tanią klucz, tylko jednocześnie podają tam, że... klucz dostanie się po premierze i nie wiadomo ile po premierze. Więc to mnie trochę niepokoi, żeby nie było, że klucze przyjdą tydzień czy dwa po premierze. Wiadomo, to jest strona, która... O mój święty Boże. Jak będą się szukać jej? To jest zamknięte. Wykreślał dwójki brakuje, no right. To jest Koto Square. Wydaje mi się, że na Square'ze ja mogłem chcieć coś kupić. Bakterego raczej nie mam, nie, na młotek nie mam.
Subchip dealer, unlockery mam pełno. A zwykłe rzeczy? O, widzicie, mówcie mi jeszcze. Tak? Czy ja chcę więcej Fireblade'ów? RK chyba była najprostsza do robienia tych Life Soldier, co jak... Ostatni Jungle Runners jako status i trzeba tylko z kompendium. No ja z kompendium powiem szczerze, że miałem tak, że jak zobaczyłem ile to kosztuje, to jak tylko chciałem coś bez kompendium, to sobie zmniejszałem poziom trudności. Tylko dla członków, czyli na jeszcze nie mamy wstępu. Jest apa, masz rację, jest apa. Zastanawiam się jeszcze, bo w tej chwili tak naprawdę nic z Koto nie zrobimy więcej. I czy szybciej mi będzie, jak pójdę z powrotem od komputera Lena? Czy którędy? Bo chciałem do Jumlandii pójść. Czy szybciej będzie, jak tędy pójdę? W sumie tutaj jest takie wyjście proste niby. Więc nie wiem, wydaje mi się, że tędy może być szybciej niż jakbym miał się przerogowywać. Zresztą no, odnośnie poziomu trudności to wydaje mi się, że już dużo razy o tym mówiłem, że ja bardzo nie lubię, kiedy jedyne co zmienia poziom trudności to właśnie jakieś takie rzeczy typu idź w sobie więcej pograinduj. Zwłaszcza w grze takie jak SMT, gdzie tak naprawdę większość kasy dostaje się za szukanie relikwii, czyli nie za jakiś, powiedzmy, gameplay, tak? To poczekaj, aż się zespią, idź, zbierz reliki, poczekaj, aż się zespią, idź, zbierz reliki, powtórz w nieskończoność, albo kup DLC, żeby szybciej zeszło. O Jezu, przez to, jak to w SMT5 wygląda. Dla tych, którzy się nie orientują, w SMT5 Vengeance jest dany nowy tryb. Ponad... Nie mogę powiedzieć w 100%, że to jest poziom trudności, to jest bardziej tryb. On się Gutball nazywa. Gdzie wszyscy przeciwnicy mają 150 poziom bodajże. I gracz też może mieć 150 poziom, plus można sobie kupować incense, balmy i tak dalej, że można sobie wbijać statów ile się żadnie podoba, tak? Tylko no wiadomo, z tego ile to będzie kosztować, to... Nie oszukujmy się, bez mi tam to będzie absolutna katastrofa. Dobra. Będę się posiłkował mapami delikatnie, żeby za bardzo tutaj nie latać. Powiedziałem za bardzo nie latać. Tam muszę iść. Tędy i to. Bo chcę przy... No i przy okazji, jak już tutaj jestem, to chcę kostki pozwiać. Żeby potem się tam nimi nie ganiać. Fire rat. Rat! Tędy. I czy to coś jeszcze jest? Tak, teoretycznie. A nie pamiętam, czy tutaj ze sklepu wszystko wykupiłem. Dlatego długo bez walki zeszło. Tak, nie wiem, gdzie potrzebowałem gamebuilda mi powiem się twierdzą. Tak, ale jednocześnie... Mam wrażenie, że on jest za bardzo grindowaty, jeżeli nie masz DLC-ka na Mitamę, o tak powiem. Bo bez Mitamowego DLC farmienie kasy na wszystkie incensy, nie incensy będzie tragiczne. Kupię sobie po jednym ten, bo nie pamiętam czy miałem. Nie mam jeszcze na tyle dużo kasy, żeby móc sobie pozwolić na pojedzenie, wykupuję cały asortyment. Ale trochę na pewno mogę. Znaczy na pewno co muszę przyznać to, że jest w miarę fajne, że to nie jest taki po prostu hunt PNG+, że tylko jakiś bonusowy content może sprawiać jakiekolwiek wyzwanie, tylko że rzeczywiście wszystko po trochu, ale mówię, niekiedy jest to połączone, dla mnie to jest bardzo chamska reklama DLC-ka po prostu, nie masz kasy, więc idź kup DLC-ka, ja widzę tak, a nie inaczej Gutballa.
O, trzeba było kupić DLC, bardzo kurwa śmieszne. Dobra, czy dwójka jest coś daleko? Teoretycznie jest dostał kod. Jeden. Są niebieskie lody. Czemu Pac-Mana chipy? Bo nie pamiętam. A, może sobie tak przejść. Catmana nie mam V3. Więc jakbym go spotkał, to spróbuję złapać tą V3. Crossbomb. A mi fajnie było go złapać, ale... czy ja chcę teraz się z nim ganiać? Jakby zdaję sobie sprawę, że Folder z Gaterem jest w stanie zabijać większość bossów bardzo szybko. Nie mówię, że każdego, bo od tej pory już nawet przecież ten Magnet Man miał więcej HP niż Gater zdaje. Więc to nie jest tak, że możemy polegać tylko i wyłącznie na samym Gaterze do zabijania. Tędy. Teraz tak, tutaj mam zgarnięte. Tu mam zgarnięte, czyli możemy iść dalej. Względnie mógłbym jeszcze zobaczyć, czy ten, czy na pewno mam. Zobaczę, czy wiem, skąd mam wszystko wykupione. Bo o tym jeszcze zapomniałem. Najgęstszy nie ganiam tak tylko po to, żeby znaleźć tego. Żeby znaleźć Catmana. Hej. Na dwa już zabiorę robot. Nie chcę używać pięciu gejterów, come on. Chciałbym udawać, że ta gra nie sprowadza się do używania 5 gejterów w folderze. Ja skład nie był. Masz rację! Mówiłam, skład nie było sklepu i nie wiem, czemu mi się wydawało, że był! Ha, ha, ha! Dziękuję za przypomnienie. Anyway, na to pierwsze. Czyli to jest miejsce, do którego byśmy wyszli normalnie z tego, z pani Milion. I tutaj chyba do internetu się wchodzi. Albo jakoś w tej okolicy. Boję się. No, okej, nieważne. Bałem się, że mnie zaatakują, zanim ja zdążę takowej zrobić. Jest N. NK już wygląda jak duży, na przykład. Oh, baby. Andelnecie, witamy. Ten Andelnet jeszcze nie jest aż taki zły. Mam wrażenie. Spółki, a nawet spółki 3. Ha, ha, ha. O, tak się ostatnio zastanawiałem, czy sierpień ma jakieś takie duże premiery growe? Bo mi osobiście nic nie przychodzi do głowy w tej chwili. Jakby wiem, że ja mam też dość mocno ograniczone pole zainteresowań i przez to mogę być bardzo skrzywiony, tak? Ale mówię tak jednocześnie, średnio wiem, co mogłoby być nawet. Nie zdążyłbym. O Boże. Au. To bo nie mądre. Nie, bo tak z ciekawości przeglądałem sobie nawet listę jakoś taką, co wychodzi w sierpniu i takie nie kojarzę, nie kojarzę, nie kojarzę, nie kojarzę, nie kojarzę. Tutaj możemy sobie kółko zrobić, tu tylko tyle przejść.
więc na razie jest spokój. To są dwa windy. Czy jest nie świat, w którym... Tak, nice. Dobra, otwieram. Czekaj, to będzie wrzeciem Persona? To najważniejsze. I tak, żeby nie było pamiętam, do czego nawiązujesz, ale... Chyba Persona jest we wrześniu. Shrimpy, shrimpy, tojeczki już. Chyba to muszę zrobić. Au. Nie myślałem, że aż tak szybko strzeli. A weź tu chodź. Czemu właśnie to za jakieś... 90? To mi się wydawało. 160 do 70, tak mi się wydaje, że tyle poszło. Ale może... Może jestem lekko ślepawy. Yerbamen. Muszę Spookiego strzelić najpierw. A, mogę sprzedać się ustalić. Kij w tym. Damy radę. Powiedziałem, damy radę. Jest tam dobra idea, żeby wrzucić się do holdera, tylko po to, żeby się leczyć po walkach. Bo tak się nie pokoi o swój stan zdrowia. Ale chyba jeszcze nie jestem na tym etapie. Ale nie jest na ich czas, będę do walki dostawał recovera. Teraz tak, tutaj środkiem się szło po BMDK tylko. Najgorsze jest to, że to jeszcze pamiętam. To nie jest tak, że mam w tej chwili mapę włączoną. I zewnętrzną się idzie dalej. Nie wiem, jakoś Undernet jest lokacją, którą na tyle dużo się zwiedza, przechodzi, że takie rzeczy pamiętam, mam wrażenie. Taka trochę pamięć mięśniowa, tylko że nie mięśniowa. Quake 3 było, czy ja mam Quake'a 2 był? Ten do mnie chyba nie chciał przepuścić na razie. A nie, on nie mógł przepuścić. Czy jeszcze raz. W dół Dundee to 3. Wróć. Za nim jest Anders Square, a skręcając Undernet 3. Chyba, że to ja już ja kompletnie pierdzielę. Nie powinno być aż to wygląda jak Fan Gator. Czyli najgorsze combo jakie istnieje. A? To wciąż nie wygląda dobrze. A, kurde, nie zdążyłem. Jezu. Ja wiem, że metody 15, ale nie aż tak może to. O Boże, ja jestem paskudny. Czemu zaraz umrę? Takim tempie na pewno. Czyli nie mogę być aż tak złym graczem, prawda? Bo chyba chcę sobie udowadniać, że mogę być. Po co się są te subchipy? Okej, czyli tu na razie nie przejdziemy. Tam był GMDek. Spoki, spoki. I skeri, skeri i szkielet, szkielet. Moje ulubione połączenie. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę.
Zastanawiałem się, czy dążę przed ich recoverem, ale na szczęście tak. Inbis 3. Ne, myślałem, że kwiatce. 1000 hajsi idą. Jak na to już zadanę, to mniej niż bym chciał. Kolejne 1000. Bieda. Klapki, klapki. Na spokojnie. To zaraz przestaje być spokojne i to jest najgorsze. A? A kurde. Myślałem, że może zdążę. A czy ja stoję tak? Czy ja zdążę? Powinienem. To było za to okropne. Ile jeszcze raz obedwę? Na szczęście jest tylko tyle. Paskudnie się ustawiłem w tym wypadku. Co do tego, jak na ironię, to moim problemem z gaterami tutaj nie jest to, że ja nie mam gatemanów. Tylko to, że nie mam Windów i fanów. Znaczy... No tak, że nie dostaję Windów i fanów, może w ten sposób. Czy to coś było więcej? Bo ta platforma taka wielka jest. Jerba men, przyjacielu. Zawsze to będzie 1 na 4 HP. Bo myślałem, że zdążę. Tak, też powinien go dobić. Bo podwójne obrażenia na lodowych panelach. Neba. Ten wspaniały efekt szumu w tle. Beautiful. No dobra, co my tu mieliśmy? Trzeba się drzeć? Trzeba drzeć japę? Nie polecam dalcie japy. Ja się nie boję. Śpimy Mary Power Up Magdalena Line same ma. Zobacz co drugi przydaje. Subchip. Wiesz co, kupię sobie parę tych energy. Bo widzę, że mogę ich potrzebować. Od ciebie kupię power up, memorkę i memorkę. I to kasa za quest już się odeszła. Wspaniale. Secret board. Plot. Jakie ciekawe plotki macie? Dok ukrywa się Wandersquare. Jest coś innego z Bachra Collectorem w Koto Square. Protoman jest też budupcem, jada. Do tipy do walki z Batomanem. Usunięci nawigatorzy pojawiają się jako duchy w sieci. Możesz dostać się do Netu z miejsca w Deneria 1. Jest tam tajne przejście, ale wszyscy już to chyba wiedzieli. No dobra, to pytanie. Kto tutaj może coś wiedzieć, doktorku? Wiesz coś o doktorku? Nie. Wiesz coś o doktorku? Nie. To może mi też mądrego powiedzieć o doktorku. Wiesz coś o doktorku? Nie. Dosłownie nikt nic nie wie.
To ty jesteś informantem. Słowo klucz. Znam kogoś, kto je zna. And I want to fucking die. Jak najszybciej zarobić pieniądze w Mega Man Battle Network? Bo jestem nie aż pewien, że jeżeli teraz spróbuję ten... Jeżeli teraz spróbuję... tak legitnie... zarabiać się za wirusy, to będę dostawał same chipy. Może jak przejdę się po Entropii, to coś tam znajdę. W sensie po ten... po... sieje ci w Entropii. To my może, tak mówię, zwiedzić na topie i tam może coś akurat się znajdzie. Raul, mam biznes do swojego Radejka. Radejko, Radejko... Hello. Najgorsze jest to, że kojarzę, że ja w Netopii też wygrałem kasę, jeżeli tam jakaś była. Więc będę musiał głównie na GM deki liczyć albo na walki z wirusami. A mówię, teraz jak potrzebuję kasy, to jestem na 90% pewien, że będę dostał te... chipy. To co będę spokojnie? Przesadzasz. Nie jest aż taka ogromna. No i biorąc pod uwagę, że to efektywnie jedyna taka w pełni nowa lokacja w tej grze, to... Ładno też mam wrażenie, że jest trochę bardziej pionowy niż ten, niż... to właśnie lokacja, w której teraz jesteś. Dobra, jestem tu. To ja mogę stąd wyciągnąć. Wydaje mi się, że tutaj BMDK zgarniałem. Zobaczę, jakbyk. Czy po celokacji jest normalną łeną? Oczywiście, że tak. Nie chciałem tego robić, prawda? Chyba nie chciałem tego robić. No well. Kiedy już nie? Mówię całkowicie poważnie. Kiedy i to mnie ta gra póki co. nie tu, nie tu, nie tu. Tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy, tędy... Przeciwkołeś wszedłem, to już zacznie się dzieje gruba popoła z nowej ścieżki, a mi... Jesteś w momencie, kiedy dzieje się gruba popoła z nowej ścieżki? Bym powiedział. Znaczy wiadomo, zależy co uznajesz za grubą fabułę, tak? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy o SMT5. Zaraz cię pokurwię. O Boże, czy chce się mi powiedzieć? Błagam, powiedz się, że się mylę. Błagam, powiedz mi, że ja się mylę. Ile ja potrzebowałem? 10 tysięcy. O tak, gdzie ja jestem? Jestem tu. Jest
jeszcze ktoś uwięziony. Byłaby wielka szkoda, gdyby nie mógł mu w żaden sposób pomóc, to nie? Gdzie ja chcę iść? Jeżeli jestem tu... A jestem tu, to chcę iść tędy. Nie tędy. Chyba to Egipty chyba dużo nie było, jeżeli dobrze pamiętam. Ale mogę źle pamiętać tej chwili. No co, nie wydaje mi się, że tam przejść na krótką chwilę. Czy chyba ta ścieżka nabija tempa? Ach, ja to zrobiłem. Tak mi. Zajebie się. Dosłownie wezmę i się zapierdolę zaraz. Ja jeszcze potrzebuję pieniędzy. Nie wiem, jak się to udało, powiem szczerze. Być bardziej zaangażowanym w Call of Creation. Ze wszystkich cholernych rzeczy. O Boże, czekaj, to jest ta dwójka, nie trójka. Czy to jest jakaś połowa? Na. Powiem szczerze, że z trzecią strefę się przeleje szybciej niż UE, no. Jeżeli przeleje się ją normalnie, a nie na NG+. Coś mnie pokłodzi teraz, to jeszcze nie wiem co. Ile ma kasy? 5,5. Potrzebuję dychy. Jako ideologii zdecydowanie zbyt in your face. I mean... Nie, mam wrażenie, że lepiej, jeżeli... Lepsze jest to niż kompletna miałkość i deck czegokolwiek, co było w Call of Creation, tak powiem. Ale też może kwestia, że ja nie przychodziłem ich bezpośrednio po sobie, tak? To miałem przedle. Więc nie... A wiadomo, że to może jakąś tam różnicę robić. Ale piękna locker. Rizma. Bardzo zbalansowany chip. Jeszcze co Barcelda potrzebuje. No dobra. Nagadamy. Uda, ponieważ on tak robi. Co za piękny pokój w imię. Bąk. Bąk. Czy możesz się przestać jebać mnie? Przy każdej możliwej okazji. Już dopala? A-a. Meno gusta. No dobrze. To mam po prostu jako i te Walkie Adventures. Stanowią taki trochę pod device. Tak jakby trochę prowadząc narrację, jak dla mnie. Nie, mam wrażenie, że one spełniają taką trochę narratorę, ten. Bardziej niż że co jakoś
bezpośrednio zaangażowane. Czekaj, jestem tu. Na topie najgorszej też już z tego co widzę więcej nic nie mam. I bardzo mi się to nie podoba. Absolutnie pewnie się kończy. Nie wiem jak tytuł Nauta, ale wiem, że ten podstawowy Nauta jest beznadziejny. Zdążyłem czy nie? Okej. Okay. Jak zgadnę tego BMDK-a to wyjdę chyba. Bo od tej... od Millions się raczej szybciej idzie. Zastanawiasz tego typu paszyki? Nie siedzi mi Avengers od. Jestem w stanie to przejąć, chociaż absolutnie się z tym nie zgadzam. Przecież no jeżeli będziesz, pamiętaj, jeżeli będziesz skipował wszystkie kastanki i powiesz mi, że Gaci nie jeży fabularnie, to będę mógł przynajmniej w życie wyśmiać. Ale to chyba się domyślasz. A my i tak przejeżdżasz tego na NG+, więc możesz sobie w jakimś tam stopniu pozwolić na tak zwany speedrunning. Nie chce mi się, bo nie mam za bardzo jebić tak przeciwnika dalej. Nie zgadzam się z tym, że ścieżka jest mocno mak. Zwłaszcza, że mówię, no wolę, jeżeli ścieżka coś sobą prezentuje, niż jest bardzo miałka i udaje, że ma jakąkolwiek fabułę. Kasa? Tak, to jest cool. Stepsos, to nie jest kasa, nie będę kłamał. I w tym wypadku chyba zdecydowanie bardziej leżałaby mi kasa. Nie wiem, że ty jeszcze mam miałkie. To bardzo ciekawa opinia. Szanuję każdą opinię, jaką możesz mieć. Jakkolwiek interesująca i ciekawa by nie była. Ale nie chcę się vlogować. Ile jeszcze? 2000. Może z GMD-ków mi wpadnie, zanim będę tam gdzie trzeba. Dwie ciekawe damy. Mówisz, że setting był dobry, ale to co było w środku absolutnie nie istnieje? Czy tam był GMD-ek? Aż muszę ich zechnąć. A już zaraz się cofniemy, bo i tak oczy. Okej, to nie było GMDK. To jest Hierbamen 2. Za szybko czy nie za szybko? Nie za szybko, nice. No Boże, teraz wiem. Będę teraz mam wrażenie, że jako i ta poza mnie zawsze jestem obserwatorem tego, co one odpowiadają. Powiem szczerze, że ja ten w Canon of Creation miałem wrażenie, że gracz nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby być tam, gdzie jest. O, zajebiście. Ja też wiem, że kusi, ale powiem tak, ja wiem, że w Andernecie piątce bodaj
Jeżeli nie pani się nie myli. Są te. Są. Jak one się zwą? GMD Kify ma 50 tysięcy. Ale to dlatego, że na ten kazji nie szkoły ci tak powiedziała, ty jesteś gigantycznym sympem i mówisz, że jest mami. To wciąż motywacja, której to tak normalnie nie ma. Mówię, może kwestia, że ja wolę jak coś jest, jakkolwiek. Nie powiem nawet, że złe, tylko miałkie by nie było, aniżeli jak w ogóle po prostu niczego nie ma. A rzeczywiście 80 było. Bo ja w Call of Creation na przykład miałem takie wrażenie, że ja tam jestem tylko dlatego, że gra musi iść dalej, a nie dlatego, że cokolwiek no kieruje. Nie czułem, żeby... No gdzieś tam w tle była jakaś dalsza fabuła, która bez to tak, aby się nie potoczyła. Jasne. Ale nie czułem się w jakikolwiek sposób zmotywowany, żeby ją robić, jeżeli miałbym się postawić do Lipotaga. O, zajebiście. O mój Boże. Pandemonic Sanity. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych momentów z Canon of Creation, co jest dość wymowne. O Jezu Chryste. To jest dość wymowne, bym powiedział. Tak, ja nawet myślałem, że zdążę. Nie, nie będę używał Gatera. No. Nope. Odmawiam. Jak dla mnie powiedziałbym, że Canon of Creation ma dwa takie momenty, które są naprawdę ciekawe. I jest to po pierwsze scenariusz tej Sayoko. Dobra, mam 10 grafii doskonale. Po pierwsze scenariusz Sayoko, a ona miała Sayoko? Sayori? Chuj wie. Wiecie o kogo chodzi w każdym razie? A drugie to właśnie Pandemonic Summit. I poza tym ta gra kompletnie nie zapada w pamięć jak dla mnie. Sayori. Jeszcze lepiej. Bo trochę niedogotowany. Coś wspominałeś, pamiętam o tym. Aczkolwiek chyba bardziej w kontekście bossa w scenariuszu. Znaczy też pamiętam, że było bardzo dużo wywiadów, gdzie twórcy mówili to, że są bardzo niezadowoleni z tego, jak taka wyszła. I nie dziwię się, jeżeli to jest jakiś tam... element tego. Dobra. O, jest Ness Square. Filter Navigator. Jest całkiem zachowany. Oj, nie mają na myśli tego, co ja myślę, że mają, prawda? Prawda?
Prawda? Prawda? Prawda? Prawda? On nie powie mi, że on chce jakieś 20 tysięcy, prawda? Milion dolarów w różnych walutach? Oh no. Wystarczy odkrywanie stopniowe wszystkich machinach z tego settingu, żeby być zaangażowanym. Znaczy, dla mnie to nie było jakoś bardzo ciekawe, bo to sprowadzało się do tego, że no dobra, to kto przejmuje władzę? Jakoś nie byłem w stanie się w to specjalnie zaangażować jakoś w żaden sensowny sposób. Nie przeszkadza mi to, że to tak nie motywacji. To prawda. Przy czym w SMT5 miałem wrażenie, że w oryginalnym, że jednocześnie też prawie nic się nie dzieje w tej grze. Bo jest dosłownie, że coś tam się... Można nawet nie to, że nic się nie dzieje, to jest... coś tam się dzieje w tle i my... jesteśmy tego jakąś tam częścią i to nawet nie jest jakieś bardzo pasjonujące. Gdzie jest ten nawigator? Miał być fioletowy nawigator w NetQuest. Czy on będzie w tej zewnętrznej części NetQuest? O Boże, jestem kurwa idiotą. Ja pierdolę. Zabijcie mnie. Aj, już idę do Net Square, czyli Netopia Square, god fucking dammit. Wtedy zastanawiałem się, koło masz na myśli, jak mówisz, ja ten sobie przypomniałem, że istnieją jakieś pseudo oficjalne imiona. Tata ci nie da kieszonkowego, a to dobre. Tata jako naczelny naukowiec Scilabu nie ma pieniędzy. Zatem wyobraź sobie, że jesteś bohaterem ratującym świat i dostajesz pieniądze na rzeczy, które masz robić. Ejo. Gdzie? Tędy będzie najszybciej do tego, do Nesquera, to mnie zastanawia. Z Radyjka chyba. Dobrze, żeby chronić tych personaliów? Ja zależy. Jeden mamma mia. Jak to było? Wielka trójka, Eren Mamma Mia, Soji Seta. Jak miał ten trzeci? Makoto Yuki? Doskonale, czyli powiedziałem wspaniałą trójkę. Znaczy, żeby nie było, z tego co pamiętam, to Makoto Yuki był jako kanoniczny. Czemu chcieliście tak dookoła?
Ja pamiętam, że jak zmieniałem wersję językową persony, to Olga stwierdziła, że no przykro mi, zmieniłeś wersję językową swojej gry. Dlatego też musimy zmienić imię protagonisty na domyślne. Kurwa mać. Aaaa! Przez to jak ostatnio wybitnie mi się powodzi w robocie, to dźwięk outlooka mnie denerwuje. Cześć Karka, witam. Jej, błąd muzyki. To mnie Asi mnie ominęło. Najgorsze jest to, że stream trwa godzinę i nie czuję, żebym mógł powiedzieć, że dużo cię ominęło. Ja wiem, że to źle brzmi, zdaję sobie z tego sprawę. Ale do tego to się sprowadza. Chciałbym żartować. Fajnie brzmi dla zachodniego obrońcy. Obrońca? Odbiorcy. Czy ja zaraz zostanę odpalony? Fajnie brzmi. Nie mógłbym tak. Nie potrafiłbym tak. Wyobraź sobie w twojej jakiejś zagorzałej dyskusji tylko dlatego, że ktoś mówi, że coś się brzmi lepiej lub gorzej. To na pewno nie mogę być ja. Atrin. Myślałem o tym, wie gdzie jest. Udał się do sieci, żeby kupić chip. Czyli mówicie, że kolega będzie przy sklepie, no dobrze. Najgorsze jest to, że ja nie mam nawet wrażenia, że wtedy jakoś bardzo agresywnie zareagowałem, ale ja często mam wrażenie o tym, co mówię, więc po prostu się nie będę odzywał czasami. Tak będzie lepiej dla mnie i dla wszystkich wokół. A czy bo powiedziałeś tak, jakby to było po prostu gorsze TPC? I dlatego nie rozumiałem, dlaczego ty uważasz, że to jest gorsze jako tako, bo tak to odebrałem, to co? Zapnik 2B. To. WWW. No nieźle. Czyli do wtorka przywołamy hasłem WWW. No dobra, to do pani Millions i do internetu z powrotem. Wyobraźcie sobie, że w Battlesworkach musielibyśmy zasuwać na niewidzialnych bloczkach. To było absolutnie paskudne. Nie mam gatera jebać. Gorzej by mi nie dało uciec. To by mnie absolutnie nie dziwiło, żeby nie było. Moje najgorsze jest to, że większość mojego folderu w tej chwili nie jest w stanie zapisać takiego Shellnelda. Nie wiem, co wygrało ogarnia z całej kwestii. Ja przeszedłem pół gry i pewnie kiedyś, za jakieś 100 lat, przejdę drugą połowę. A jeszcze nie ostatnio, znaczy ostatnio. W przeciągu ostatnich 3 miesięcy przechodził, jeżeli dobrze pamiętam. I bardzo sobie zachwalał i mówił mi Shinji iść przejść Sykersy. O, Shinji, kiedy Sykersy na Steamie? Były już. Dzięki pierwszy Team Base. Daj się. No i dobra.
Tenkichi to jeden z przynajmniej paru powodów, dla których warto przejść sekretę? Nie zdążyć. Dla mnie taka była jedną rzeczą, którą nie chciałem, żeby była. Zabugowanym szajcem, który nie pozwala mi się przejść. To było takie, no dobrze, jeżeli mam cię nie przechodzić, to cię nie przejdę, no. Chciałem, ale mi nie pozwalają. O. I wonder where this one is going. Team style? What's team? Osiem nowy chipów, twister shoty. Mam do bardzo team, nie przynajmniej o tyle dobrze. Zresztą nie jest tak, że mam tylko jeden. No ja z Psychesów przeszedłem naprawdę dużo, tylko mówię, gra mi się zaciera. Czemu postać mi się nie ruszyła? Ja to postać mi się nie ruszyła w prawo. O. Nie podoba mi się to, co widzę. Trochę mi się oberwie, to na pewno. Żegnajcie, przyjaciele. O Boże. No dobra, żyjemy. Au. Chcecie, możesz się jakoś ładnie ustawić? Oho, to się ustawili. Myślałem, że jestem sprytny. Ale nie byłem. O Boże, czy ona jest za wysoka? Bo pamiętajcie, że ona nie jest za wysoka. Nie jest wysoka już, nie? W ogóle z takim game jak Psychesy zawsze mam duży problem. Znaczy... Może źle to ująłem. Z grami, z którymi mam taką sytuację jak Psychesy, o w ten sposób. Mam zawsze na tyle duży problem, że... Widziałem tej gry na tyle dużo, że... Niekoniecznie mam chęć do niej wracać, przez to ile progresu straciłem, nawet jeżeli było to już jakiś czas temu. Bo to jest tak, że przychodziłbym drugi raz to samo, gdzie... Powiem szczerze, to nie jest tak, że gameplay Psychesów mi jakoś bardzo leży. Z drugiej strony, jak mówisz, że masz zapisy, to gdybyś mi teraz rzucił w środek gry, to bym upierdalał game over za 5 sekund. Więc to też nie do końca tak działa. Jeszcze nie mówię, że to jest tak, że musiałbym tutoriale powtarzać, to jest złe, tylko bardziej, że powtarzałbym te same segmenty w grze, które mi nie bardzo podeszła. Możesz iść do przestrzeni się teraz poćwiczyć. Niby tak. Nie chciałem tego robić, prawda? Trochę mogę się zrobić. No to się wyjebywanie wypisałem przez 2 godziny. Flashbacki do mojej wspaniałej konsoli. Jak chcę, znaczy właśnie wydaje mi się, że parę razy w swojej wypowiedzi zawarłem, że gra mi nie do końca podeszła gameplayowo. I przez to niekoniecznie jakoś mi bardzo zależy. Jeżeli chcesz, to powtórzę to jeszcze z 7 razy, żeby było bardziej oczywiste. A nie widziałeś fabuły do końca... Tak naprawdę... O Boże, znowu. Jest to upo. Czego ja nie widziałem? Znaczy inaczej, zaspoilowałem sobie fabułę jak tak, bo... Nie wiedziałem, czy mi to naprawią jako tako, czy nie. Więc uznałem, że z tego, że chcę dowiedzieć się, co tam się działo i tak dalej. O, nie, coś nice.
Więc fabularnie wiem, co się dzieje. Powiem tak, nie widziałem cutscenek, tak? Więc tutaj nie wiem, jak wyglądają cutscenki i tak dalej, więc pewnie jakieś tam szczegóły mam pominięte i w okę, tak? Ale... Stało się teraz rzecz pewnie? Chyba nie. Ale fabularnie wiem, co i jak się dzieje. Psycho Pass, more like Psycho Ass, am I right? High Cannon G, by Cannon. W ogóle, że nie tam miałem sobie zrobić kolację, słuchaj, tak długo jak nie siedzisz na streamie i nie narzeka, że jesteś głodny. Znasz co? Wiesz doskonale, że sobie zasłużyłeś. I jest mnie też człowiekiem, który wypomina jedno, że przez kolejne 15 lat i ludzie go za to nienawidzą. Nie przejmuj się mną. Idę do gadu w takim razie. Smacznej kolacji w takim razie. Spójrz, no tak, przynajmniej nie będziesz siedział godny. Dobra, musimy jej zapostować słowo kluczowe. Tylko pytanie, czy to tutaj? Wo. No dobrze, zobaczmy, czy pojawi się ktoś na renowy. Doc chyba nie wyglądał jak ten. Yep. Tak, boli mnie brzuszek jako nawigatora. To FF2. Co masz na myśli? A, już słowa kluczowe. Ej. Jedu. FF2 to jedna z tej części, których bym nie tykał i których bym nie polecał. Wszystkie power-upy i chipy, które mam wyekipowane. Jasne. Nie wiem, tyle chyba dezostajemy. Bo się spodobało, że jesteśmy odważni i oddano wszystko, co trzeba. Ale potrzebujemy ilo fragmentu i hit daty. Gdybyśmy tylko mieli hit datę. Oczywiście, że mamy. Jakiś program, który robi ogień. Jaka jest szansa, że Hitman będzie miał hit datę? I dlaczego się mylę? A to. To już jestem przy głupich pomysłach. Na pewno dostanę coś dobrego. Tak, co te. I mean. Mogło być gorzej. Coś ciepłego, coś gorącego, poszukajmy. Jaka część mnie naiwnie powie, że jest u tego? U Hitmana, ale jednocześnie nie do końca w to wierzę. Bo gdzie indziej mogłoby być? Ognisty program. Ale jest napisany program, a nie, nie nawigator. A mi spalić nie też chodzi, jak już tak tu jestem. Prawda? Okej, czy on, ale tego nie ma. Czyli musimy szukać gdzieś indziej. Gdzie mogło coś podgrzewać? W jakim sejfanie? Czy innym sejlabie? Albo w oku dam? Pojdę się do oku dam, zobaczę co tam było właściwie. Czy może tu być coś co podgrzewa? O nie... W karmniku nie.
Niedźwiedź, nie. Za wodospadem też raczej nie, bo nie ma powodu, żeby coś tu było. Czy to nie było tam? Czy właśnie do grilla się nie dało podłączyć? Grill powinien mieć podgrzewanie, prawda? Prawda? Czy jestem zbyt naiwny? Myślę, że w grillu będą mieli coś do podgrzewania? Póki co wygląda, że jestem zbyt naiwny. Zbieraj za chwilę. A już mi smaka robisz? Okej, to ewidentnie jest kolega. Data. No doskonale. Megaman jest bardzo napalony tą hit-datą. O Boże. Trzęsienie na ziemi, doskonale. Przypływie... Uje, taki kancik, ajajajajaj. Ja po prostu... Aż poczułem, jak to przeczytałem, poczułem taki przywalenie kantem w ruch jakiś. Ała, 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 ała. Ała, ała, ała. Aczkolwiek nie będę kłamał, preferowałbym, żeś nie robił sobie krzywdy. Nie, najgorsze jest to, że... To jest dosłownie sytuacja, w której trzeba co chwila wychodzić i wracać się do tego cholernego internetu. Człowiek czuje, że to jest zrobione na zasadzie... A, pomazujmy trochę czasu Getowi. Nieco, bo dlaczego... Zacząłbym się martwić jeszcze bardziej niż zwykle, gdy się tutaj to robił celowo. Hindi for what do mnie jeszcze bardziej niż zwykle. Ej, może gdzieś padnie. Ej, w sumie. Właśnie. To ja mogę powiedzieć. Mam świetny pomysł. Skoro i tak już idziemy do Andenetu. Gdzie był kolega Kupczyk? To skoro już tu jestem, to się generalnie mocno obkupię w pulka Somy. Pamiętajcie, każde 5 pulka Somów w folderze jest cenne. A cóż to, co ja widzę? Uwaga, takie głupie pytanie, czy ktoś miał okazję mieć styczność z czymś takim jak Laces, tak? To są Lacy w takich, powiedziałbym, że tubach jakby? Trochę podobne, jeżeli chodzi o design do jakichś, nie wiem, chipsetenów, czy Ertingersów, czy czegoś. Nic też nie powinieneś. Nie rób mi, jak możesz. Coś Ertingersy. Ja o siebie dbam. Dbam o swój brzusio.
W każdym razie, jeżeli chodzi o te lejsy z taksy, chyba zauważyli, że chipsy w tubach są fajne, tylko to jak rozwiązali te tuby jest absolutnie paskudne. To do jak ja wchodziłem niby wcześniej tego Nergitera? Bo coś się zamotałem. Ok, widzę. Wracam do niego, bo chcę to tubka same. Mianowicie... Ta tuba się zwęża do środka. To po pierwsze. A po drugie ma w środku takie plastikowe kręgi jakby. O Boże, tam trzeba to leczyć. Przez co jakiekolwiek próby wyjęcia stamtąd chipsy kończy się tym, że można sobie rękę pokaleczyć. Dosłownie nie wiem, kto wpadł na ten świetny pomysł. Może to są właśnie chipsy dla ludzi, którzy nie powinni ich jeść, żeby ich zniechęcić. A jest, no. Albo nie wiem, żeby wziąć i je wysypać z tej tuby, ale at this point po cholerę jest tuba. Nie wiem. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiały design i... Kłócić się z nim nie będę, ale nie powiem, żebym się z nim w jakikolwiek sposób zgadzał, tak powiem. Winston Gator. Bo powiem szczerze, nie kojarzę chyba żadnej, ale to absolutnie żadnej takiej tubowej wersji chipsów, które miałyby ten sam problem. Tylko właśnie te taksy takie są. I mówię, nie wiem, nie rozumiem. Na ile mnie stać? Mwah! Mwah! Jakby ktoś nie kojarzył, to po BN2 full customy były mega chipami i można było mieć cały jeden w folderze. To jest jak najbardziej zrozumiałe, więc fakt, że tutaj można mieć trzy. Ja na razie mogę mieć trzy. Można ich mieć co najmniej pięć. Jest bardzo, ale to bardzo zbalansowane. Zobaczyć chipsy z Pringlesy. Mi się zdarzało też inne jadać. To jest Stax. Znaczy one są dosłownie pisane STAX, żeby nie było. Teraz można zarzucić, że są drogie. A mnie jest to dość spory zarzut, przy czym jednocześnie mam wrażenie, że lejsy obecnie też tanie nie są. A widzę, co ja zrobiłem. I tak lepsze są te ceny normalne Pringlesów niż to, co czasami się zdarzało widzieć w Carrefourze. Że jakieś takie mniej typowe smaki, czyli nie zielona cebulka, papryka, coś na esenie, tylko jakieś na przykład nie wiem, pizzowe, cheddarowe czy coś, że kosztowały po 25 zł. Za normalne opakowanie. Miałem takie ex-fucking kiosy. Ile? Dobra, kocham bardzo zbalansowany chip. Dla tych, którzy nie wiedzą, full custom moduje na natychmiast te pasy, które. Dlatego jest to bardzo przyjemny i zbalansowany chip. I nie ma powodu, żeby nie mieć go 5 folderze generalnie bym powiedział. Poza własnoręcznym utrudnieniem sobie gry, o tak powiem. Bo jeżeli ktoś chce sobie utrudniać grę, to spoko. Ten chip większy lejs, zależy od smaku.
Są smaki lajsów, które wolę od Kanchipsów, są smaki lajsów, których nie wolę od Kanchipsów. Zresztą ja ostatnio mam wrażenie, że ten, że bardzo często, jeżeli sobie chipsy, to bardziej na zasadzie nigdy nie jadłem tego smaku, chcę zobaczyć jak smakuje, a nie tak, że biorę sobie po prostu, bo chcę, że tak to wiemy. Najpierw zostawiam na kolację, obiecam dwa dni. No i bardzo dobrze. Ja też zdecydowanie nie jestem zwolennikiem aż takich ten chipsów. Zresztą powiem tak, wychowałem się na chipsach za jakieś 4 zł za duże opakowanie, tak? Więc jak teraz widzę ten dużo lejsy za jakieś, nie wiem, 7,50 czy 8 zł, to dla mnie to jest za dużo, tak? A to nie wygląda jak Link Fun Gator. Smakami zrobić na chipsy. Najmocniej przepraszam kartkę. Nie to było moim zamiarem. Czwórko lejsu wasabi nie widziałem, powiem szczerze. Aczkolwiek ja bardzo mocno nie gustuję w ostrych rzeczach. Kropka. Niezależnie od tego, czy to chipsy, czy cokolwiek. Moja siostra bardzo lubi robić jakieś makaronowe dania z ostrymi sosami. I dla mnie zazwyczaj musi robić łagodniejszą wersję, bo zazwyczaj mi nie odpowiadają. Kajkanosi. Jestem na pana Majora. No i jestem w stanie to uszanować. Nie dziwię się, że ja będę w tej mniejszości. Dla mnie, powiem szczerze, czasami jak są jakieś, nie wiem, ketchup pikantny, tak? To już potrafię być za ostre. Dla mnie kurczaki z ketchupem potrafią być za ostre. Gdzie granie raczej one nie są uważane za jakieś super pikantne. Dobra, panie doktorku, mam coś dla pana. Nie wątpię. Proszę, keep data. Yellowcure. Yellowcure? To prawie jak Holocure. Okej, czyli teraz sugerują nam, żeby iść do Entropii 2 i tam pomóc komuś, kto jest uwięziony za tym. Za żółtym lodem. Z jakiegoś tego nie robię, żeby osoć była wyczuwalna, nie zabijała smaku. Musiałbym pewnie spróbować, zwłaszcza, że nie wiem, mi się zawsze kary kojarzy z tym, z ryżem, tak? Więc nie wiem, czy ty robisz kary z ryżem, czy jak ty robisz kary? Więc możliwe, że to ogólnie jak podane jest danie mogłoby podobnie zabić ten? Zabić tą ostrość jako taka, tak? Więc to jest też coś, co można sprawdzić jako taką. Bo też nie chcę z góry mówić, że tak na pewno będzie źle, tak? Czy z Endernetu 3 dało się łatwo przejść do Endernetu 2? Znaczy z Netopii 3 do Netopii 2? Odpowiedź ku absolutnemu zaskoczeniu nikogo brzmi... Nie. Nie wiedziałem, aż nagle zaczęliśmy grać ZX-a pierwszego. Pójdę do grania w następnym razem? Tego nie powiedziałem. A mi wiem, że lubisz gotować, tak? Więc jeżeli chcesz, żebym chciał to przygotować, to przecież nie powiem ci, nie spierdala, idziemy do Kefsa. Tylko powiem ci, że jeżeli chcesz, to śmiało, tak?
Zwłaszcza, że ja generalnie lubię jakieś takie eksperymenty, to może ze słowo, poznawać nowe jakieś rzeczy, których wcześniej nie jadłem. Czasami się okaże, że mi podejdziesz, czasami się okaże, że to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy coś zjadłem. Tak kojarzę, że z chińszczyzną no, chyba miałem, że próbowałem mieć podejście do takiej typowej chińszczyzny i mocno mi nie siadła. Oczywiście jak z wieloma innymi rzeczami mogły być na zasadzie, że po prostu restauracja, w której byłem, podawała ją taką sobie, a dobrze podana byłaby lepsza, tak? Tylko tutaj zawsze rodzi się ten jeden irytujący problem, na zasadzie ile razy musisz spróbować, żeby powiedzieć, że to na pewno nie dla ciebie. Bo ktoś ci powie, że byłeś po prostu w jednej złej restauracji, drugiej będzie lepiej, ktoś ci powie, że byłeś w 10 złych restauracjach i w 11 będzie lepiej. Uuu, 10, nice. I to jest zawsze mój taki duży problem z takimi określeniami, że o, za którymś razem będzie lepiej. Nie spróbowałeś jeszcze dobrego, zobaczysz, będzie lepiej. Nie wykluczam, ale nie chcę też próbować do usanej śmierci. Przy czym mam wrażenie, że określenie do usanej śmierci w takiej okazji jest aż zbyt adekwatne. Muszę się jakoś wziąć samemu za ten. Za trochę poeksperymentowanie z jedzeniem, bo ostatnio mam wrażenie, że się z braku lepszego określenia zapuściłem trochę. Cześć, zrobię to szybciej. A bo i nie zrobię tego szybciej, bo mi kliknę. Może? Mogę powiedzieć, on jeszcze nie przeszedł, prawda? Okej, przeszedł. No ja na pewno muszę spróbować sushi z jakiegoś porządnego miejsca, które podaje sushi. Bo do tej pory moje doświadczenia były tylko z domowym, które było bardzo, ale to bardzo niejakie. I podejrzewam, że to jest kwestia rzeczywiście, żeby znaleźć lepsze miejsce. To może tym razem zrobić to dobrze, co? W tym mieście to chyba... Znaczy ja nie jadłem w tym mieście, żeby nie było. Zresztą mówię, było domowej roboty, tak? A nie w jakichś restauracjach. Nie próbowałem jeszcze jednego, kto jest u mnie pod domem i to będę chciał na pewno sprawdzić prędzej czy później. Skoczę po BMDK najpierw, znaczy po GMDK. Takie hashi może być nie miała dajne. Dobrze, że poszedłem. Ja u siebie mam... Chwilę, jak to się nazywa? Zaraz zajmę. Sayuri sushi się nazywa. Ale to mówię, nie byłem jeszcze, nie próbowałem, więc nie chcę się wypowiadać tak z całą pewnością, że jest dobre, że jest złe, etc. Pewnego dnia pewnie podejdę, spróbuję i dawno się jak wyszło. Zróbmy tak może. Piękne. A mimo wstawić gasmenę. Więc będziemy na dwoje, pójdziemy jak łóżkicie nie siąść, to nie ma. Zobaczymy. W pierwszej kolejności muszę iść po żeby być w wodzi, z czym u mnie bywa różnie. Rzadko się tutaj ruszam jak tego. Programy, które lubi podkować. Adresko te buki są połączone. O, nie dostaniesz się na ten przez odwiedzenie kotobuki, musi być jakaś inna droga. Okej, czyli to chyba nie był ten nawigator. Jeszcze w tym roku, no to był wyjątek. Powiem tak, z własnej inicjatywy pewnie by mnie tam nie było, tak powiem.
Bo ja cały czas jestem tą osobą, która... Nie mam jakichś własnych inicjatyw, właśnie własnych pomysłów, ale się bardzo łatwo dostosowuję do wszystkiego. Wiem, że to jest frustrujące dla innych, ale jednocześnie... Wiem, że mi jest łatwiej się dostosować do innych niż inny do mnie, tak powiem. Czy to było coś jeszcze bardziej zapięknie? A nawet... I'm not beating the gate, ter allegations. Literalnie negated merchant. Dostałem, że przejechałeś na moje urodziny. Właśnie, powiem szczerze, że jak padał pomysł, to nie byłem pewien, czy ty nie wspominałeś czegoś na zasadzie, że nie lubisz mieć niespodziewanych gości i czy to nie będzie zły pomysł. Ale to mówię, nie jestem pewien, czy z kimś nie pomyliłem. Prawdopodobnie z kimś pomyliłem, biorąc pod uwagę, że jak sam powiedziałeś, doceniasz. Ja na pewno tak mam, że ten gości... O właśnie, chciałem powiedzieć, że gości to ja takich zaskoczenia to nie bardzo lubię. Jakby lubię sporo spontanicznych rzeczy, ale goście się do tej kategorii nie zaliczają. Pamiętam, kiedy gościa z rodzicami tak zrobili niespodziankę, że przyjechali do mnie tam? Jeżeli co do niej przyjechali, to mi niespodziankę na urodziny i też byłem mocno niezadowolony z tego powodu. Jakby cieszę się, że przyjechaliście, że chcecie spędzić ten czas, ale proszę, dawajcie znać. To jest jedna z tych rzeczy, gdzie niespodzianki są dla mnie niewskazane. Zgubiłem braciszka, jasne. Mógł udać się do internetu. Zajebiście. Nie, to się loguje, bo... to milion! Mogę go... Przez to jak bardzo łatwo jest popsuć BN3, zapomniałem jak późno w BN2 dostaje się Warsolda, bo mógłbym się, że na tym etapie już powinniśmy go dawno mieć. Niespodziewane, w sensie, że ktoś próbuje się iść na wymyślenie, nie wiadomo czego, jako prezent. Aha. Nie bierze coś mi się, jeśli tchę mam publicznie. Co? Chcesz porozmawiać o trylogii cetalnej? To było na tyle zabawne, że miałem do wyboru albo kupić się po sądnej cenie, albo dorzucić ci XDD przypisek na Steamie. I uznałem, że dorzucenie ci paru XDD na Steamie jest warte zapłacenie dodatkowych parunastu złotych. Mam wrażenie, że ja muszę sobie przeczyścić wishlistę, bo często gęsto widzę, że o, coś mi wpadło na wishlistę. I na chuja to mam, skoro i tak tego nie kupię? Dosłownie tak się czuję w PSP. Hold up. Nie, tu nic nie ma. A? Czyli tutaj prosto jest lód, żeby sobie stało, no dobrze. Gosh, sobie spiło te przynajmniej odrobinę. Czy to jest? Oh baby. Kam to tu mele dnia, żebym się zadawał prezentów. Podziel się, to może sam zastosuję. Bo u mnie jest na zasadzie młody, co chcesz, nie wiem. Weź sobie coś przynieść to do nas, zawiniemy się to
To nie, ja tak na pewno nie mam, bo u mnie jest problem innej natury, że ja bardzo często nie wiem, co ja chcę tak naprawdę. Albo że nie ma nic konkretnie, co bym chciał w danym momencie. Jak ktoś się mnie pyta, to nie jest tak, że ja mówię, że nie wiem, bo nie chcę, żeby ktoś mi coś kupił. Tylko ja nie wiem, co bym mógł chcieć nawet. I takie, no co ja wam powiem, że chcę coś, czego tak naprawdę nie wiem, że chcę? Come on. No ja prezenty dostaję od rodziny, plus teraz z chłopakami sobie coś tam kupiłem przy okazji jakichś świąt urodzin. Ostatnio dostałem jakieś persony czy inne finale. To wygląda jak Phantom Gator, czy nie to co potrzebne? Tak, mówię na Gatemana Gator, nie przejmujcie się tym. Dobrze? Nie, ja damy to trzeba, dobrze. A mi kolejne emotory, wszyscy są szczęśliwi. No i to najważniejsze. Ja się śmiałem, bo na święta Sevik mi kupił Nobetę. Oktay też kojarzę, że sam mówił, że ten, że chciałby coś tam kiedyś zobaczyć. Więc musiałem zrobić najbardziej oczywistą rzecz na świecie. Kupić jemu też Nobety i wiadomości na Steamie napisać nawzajem. Idealnie na święta. Dobra, teraz może tu będziemy mogli przejść? Oh god, the bee, thanks. Tak, nawzajem na święta to najzabawniejsze gówno, jakie wymyślono. U mnie w rodzinie jeszcze się nie przyjęło, żeby po prostu mój sobie nawzajem przydzielenie się opłatkiem i tak dalej. Aczkolwiek też jakoś super daleko od tego nie jest. Powiem, że zacznę zapisywać chyba, bo chodzimy w nowe rejony internetu. I nie jestem pewien, czy gdzieś tutaj się nie wpadało na tego, na tegoś nawigatora. Ale chyba jeszcze nie. Ostatnio się nieco chyba. Defy, Cloudy, mam tylko jednego. Jeżeli zdążę, to zabiję tego meta. Znaczy Deathfire, przepraszam. Bąk. Spadek. A? Come on, nie zrobię tego. Nie chciałbym powiedzieć, że to świetne kolejne WG. Nie, to my śpiewać nie śpiewamy, ale obchodzimy tak w miarę, powiedziałbym, tradycyjnie. Wiadomo, jakieś tam zostawianie miejsca dla podróżnego, ten... dzielenie się opłatkiem, 12 potap na stole. Jak mnie szukał. Wróć i powiedz, może będzie wszystko ok. Potrzebuję trzech niebieskich fragmentów, ale nie wiem, gdzie są. Pytanie, czy możemy coś więcej zwiedzić? Spróbuję zwiedzić więcej, jak już to jestem, żeby potem potencjalnie się tu nie cofać. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Ona się śpiewa i gra nawet czasem. No u nas jedyne, co to tata potrafi grać na instrumencie chyba. Przy czym to też takie bardziej typowe jakieś obozowe granie na gitarze, aniżeli jakieś takie właśnie ładne kolędy i tak dalej. Pewnie dałby radę coś ogarnąć te kwestie, ale ten. A to też takie naciągane by było. Dobra, gdzie tu się szło, bo to jest B.
bardzo przyjazna graczom lokacja, jeżeli dobrze pamiętam. A, zobaczymy. Bank. Musimy mieć gwiazdkę za 130 typów. Tak, kolejno 40 typów tylko, żeby mostu przejść. Interesujące. To nie prowadzi do Underscore'u, jakbyśmy chcieli wrócić. No dobrze. O boy. Undernet 5. Istnieje szansa, żebyśmy byli w stanie już... Czy na pewno chcesz tu być? Czy na pewno chcę tu być? Nie. Czy chcę tu być? Tak. Ja się... zacznie działać fabuła, to na chwilę zniknę. No spoko, spoko. Zróbmy na razie tak. To wygląda jak... To nasze mizerze. Bo muszę zaczekać aż ten... aż popel spadnie. Czy ja mogę takie do Yukonaya? Tak myślałem. Dlatego tak się bałem tego. Bałem się trochę używać Gatera w ten sposób. To wygląda jak Lysad. Znaczy wydaje mi się, że jakaś wielka krzywda mi się nie stanie, jak tutaj będę. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. Teraz się pytamy, czy mam rację. Dobra. To jest tu. Czy to coś jest? Nie. To jest Lumberman. Jest to Knocker. Nie dzieje się, jeżeli tutaj coś nam zablokuje. Nie będziemy mogli przejść dalej. Atak plus 20. Plus 20? A mi atak plus 20 jest w definicji lepszy niż Navi plus 20, bo działa też na chipy. Więc nie mam powodu, żeby trzymać się na Wii plus 20 wtedy. Buffy, Buffy. To jest... Serfie 70, szkoda. No dobra, maszujemy. Maszowanko. Konsul Shenanigans. Konsul trochę inaczej działa niż w oryginalnym kanonie. To na pewno. Znaczy, fabularnie inaczej w sensie. Jada, jada, nawet Ghost tu nie zachodzi. Oh no! Anyway. Jedna rzecz, która mi brakuje na tej mapie, z której korzystam, to że pokazywało mi, gdzie są te, gdzie są GMD-ki. Przydałoby się. Bo właśnie nie pamiętam, czy w piątce, czy w szóste były te za 50 kafli. Chyba w piątce. Więc potencjalnie chciałbym zgarnąć ich tyle, ile się da. Berner. A propos. To był wirus. Oh no! Dobra, że jesteś żartami, ale zaraz naprawdę mnie to zacznie boleć. Alaki? Ach. Właśnie. Zatruj na śmierć. Nice. Powiem tak. O, jak ładnie. Ale kasno wpadł na trójeczkę. To, że ja tu jestem, nie oznacza, że jest tu jakoś bardzo trudno. Albo inaczej, to, że tu jest antenet, nie oznacza, że tu jest jakoś bardzo trudno. Kolejne wideo z okryciu, spoki Cloudy. Nie uwierzę, że jest łatwo po żadnym pozorem, tak? Proszę nie odebrać tego, co powiedziałem w ten sposób. Zły timing. To wygląda jak ski. To
tam mu zostawi 10 HP. Przecież zamiast na hitę leci na hitę. I mean... Tak. Czy ja coś przegapię? To była ataku z 20 po 3 HP, da? To chyba był atak z ten... Plus 20, a nie plus 30. Czy to jest Gendek? Nie. Tak, 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 właśnie mówię. I źle spojrzałem, wydawało mi się, że to był atak plus... Że to był atak plus 30, a nie 20. Bo byłem przyzwyczajony, że mamy same ataki plus, plus 30. Te normalne, a nie nawigatorowe. Więc już wszystko gra. Overkill? Nie znam definicji. Chciałbym dostać Kispeda. Czy jak to cholerstwo się nazywało? No dobrze, Undernet 6. Coś ciekawego było w szóstce. Nie dziwię się, jeżeli będzie niebieski luz. Tutaj? Jakoś bardzo szybko. Spróbujmy to najpierw. Najpierw. Nic nie ma. Ogólnie mam wrażenie, jeżeli chodzi o SMT5, że mógłby sobie spokojnie zostawić Gretkę po to, żeby muzyka leciała. Ja na przykład bardzo lubię ten motyw, który leci na początku w Tokio. I jak pierwszy raz odpaliłem na PC-cie SMT5, to sobie zostawiłem na dość długo, żeby po prostu jako tako leciało. Po nic więcej. Dobra, tu nie przejdę. Stąd przyszedłem. Tutaj jest Giemtek. Dwa jedwamy go. Eko, je załatwią. Pożałuję tego, co właśnie chcę powiedzieć, ale mam wrażenie, że jak na razie na standard internetu to jest tutaj całkiem przyjaźnie i spokojnie. No co, no jest sobie taki fajny mastema. Bardzo dobrze się bawi. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. Jezu, dzięki Bogu za full customy. A jednocześnie człowiek sobie uświadamia, że ten, że potem będzie ich brakowało w SMT, w Benchy. Z drugiej strony w Benchy można dostać Vassalda w jakimś drugim celu, już w trzecim, więc... Gaje wystarczająco po prostu tak się. Vassal sam wygrywa sporo potyczek. Dobra. Czyli tak, tu nic nie było. Spróbujemy jeszcze trzeciej i czwartej sobie. Tu nic nie ma. Tu chyba Gendek to był. Nie to. Win Fun Gate. Mastema miał jakieś występy w SMT przed St. Jerry? Teraz jak się na tym zastanawiam? Nie, 3000. Mech. Co to jest 3000? Spróbujmy tak na razie. Chodź do mnie. O, czy... O, nice, nice, nice. To się ładnie ułożyło. Bo... Kolega od meteorów podszedł idealnie. Parę zeniaczy. Nawet
to jest czwarte przejście. Bez S licencji nie przejdziemy, to nic nie ma. I co jeszcze tu jest? Można. Uuu, jojo. To są dwie setki, czyli potencjalnie wygrywam to w tytule. Nice. Marbun, dwa gwiazdki. To jest chyba nie pierwszy raz, kiedy dostanę gwiazdkę, right? Bo wydaje mi się, że jakoś inną gwiazdkę już miałem. Cannabile. Invid, żeby nie jacać obrażeń od lawowego panela. I Life Cell. Essa. Ale tak. A to jeżeli ci powiem, że nie? O. Ale. No właśnie. Dobra, gdzie to mnie tapie? Tu na górę. I tu na górę chyba wracamy do internetu, piam? Na chwilę to nie. Dobra, zobaczmy, czy damy radę coś tu wykombinować. Mogę Lexalda? To w idealnym świecie tamten Medfire by poszedł na dolny rząd. Albo na środkowy. Może to. Teraz mówię, że to jest Medfire, nawet jeżeli jego lepsza wersja się inaczej nazywa. No dobra. Dokąd ty mnie prowadzisz? Do teleportu i tutaj jest na 100% Shadow, będę tylko zapisuję. Właśnie za bardzo kolega nie przydaje. Cover to 40, co ja wezmę. Dużo anti-chipów. Czasem soldę na pewno na razie wezmę, resztę zostawię na później. Dobra i teraz gdzie jest kurwysyn matki natury Shadowman? Bo jedyne co pamiętam to, że on jest tutaj, ale nigdzie dokładnie. Muszę się ruszyć na jedno pole, żeby nie oberwać. I może dobiję tego na dole. Unlocker, nice. Jest i spływol. Mam dwa fany. Czyli nie to, co bym chciał. Dobra. Trzeba mu niszczyć klony. Aj. Nie, potrzebnie strzelane masz tyle. Nie jest jeszcze na hita, niestety. Teraz jest na hita. To musiałbym znaleźć tego Keitela. A na razie spróbuję ten. Ach. Najsoldzi przed. Teraz muszę uważać się, żeby on mnie w moim masie nie potraktował. Nie pamiętam, czy on już w tej formie ma mura masę. Jeżeli tak, to mogę być w ściennej dupie. Jeżeli akurat się zdecyduję użyć, bo Muramasa zdaje maksymalne HP minus... różnica między maksymalnym a obecnym, o, tak. Dobra, poszło. Shadowman SK, najgorsze jest to, że Shadowmana trzeba też ten... chip wydawić, to nie jest jego nawiczykiem. Z
z tego co pamiętam. Bo z niego chyba anti-damage też dopi? To jest w ogóle dziwne rzeczy w BN2, że są nawigatorzy, którzy oprócz swojego nawi typu dopią też te... Dopią też... jakieś osobne chipy. To właśnie nie pamiętam, czy on miał mu na masę, czy miał anti-damage? Jedno dwojga. Więc potencjalnie będzie więcej farmienia. I więcej przez to szukania też nawigatora w sieci. Czyli moja ulubiona wręcz rzecz. Wejdź. Jezus. Mogę i zajdzie, no to ja to zabijam, jak nie to. Jak nie, to nie. Teraz jeszcze raz, gdzie był ten kolega, którego ratowaliśmy ostatnio? Też po GMDK, bo tak były chyba dziesiątki tysięcy. Tak, już pamiętam. Naiwnie będę liczył, że dostanę też coś dobrego. Jerbamy nie da tej mnie. Tędy. Zastanawiam się, w której innej grze się używa tyle pierwszego na VG-pu i dlaczego w BN6. Bo Duffman jest... Duffmana jest bardzo łatwo maksować, mam wrażenie. A jednocześnie zadaje bardzo duże obrażenia. Jak na to, że to pierwszy chip efektywnie. Flashman jest potem... Znaczy, Flashman wydaje mi się, że bardziej jako setup robi. Aniżeli jako... Życie się chip. Blue Flag, a... Czyli co, mówicie, że muszę iść na Neto 3? Tak mi delikatnie sugerujecie? Pozostałe blue flagi? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy jeden kojarzę, gdzie jest? Ale to jest tylko jeden i to jest najgorsze. Nie pamiętam, gdzie jest ten, który teraz musimy zebrać. Mam wrażenie, że pójście do Andyny tutaj jest chyba najlepsze, co mogę zrobić w tej chwili. Tak czy siak. Zobaczę, czy gdzieś jeszcze... O właśnie, rzucę, czy mnie nie blokuje. Jakby dobrze poszło. Na pewno trafię, prawda? Prawda? One nie staną wszystkie. O, god damn it. Ojo. Fajnie. Po prostu cię zabiję Gatemanem. No i posiadanie dodatkowych chipów nie zaszkodzi raczej.
BMDK w nim legap. Legap się przyda. Nie istnieje świat, w którym legapy nam zaszkodzą, to na pewno. Gaz, true custom i zobaczymy co dalej. To spróbuję najpierw tego. Spokiego zdjąć do 90. Żeby móc go zabić. Nie, nie opłaca się raczej. Ach. Powiedziałbym, że poza tym paskudnym początkiem to idzie mi dzisiaj w miarę w porządku. Nie robię jakichś bardzo głupich, tragicznych, okropnych pomówek. Jemleki tutaj bardzo intensywnie chcą mi dać całego tego. Całego Life Solda w kodzie, a? Mam wrażenie. Jedba. I zostanie ten drugi flapi na 4 HP. Albo i nie, bo nie zdążyłem? Może jeden. Dobra, zapraszam tu. Spróbujmy tak na razie. To wygląda w maście. To muszą się dobrze ustawić. Istnieje świat, w którym trafi ich obu. Na pewno pomaga, że jest tam ten leciutki delay między tym, jak one przeskoczą, a skoczą do mnie. Dobra. Nie jestem wystarczająco silny World, bo nie na niebieskich fragmentów. Dobra. Dwójce... No właśnie, czy w dwójce coś może być? W dwójce wydaje mi się, że nie powinno nic być, ale... Nie wydaje mi się, a nie będzie co dwie różne rzeczy na ogół. Au. Okej, man. One też niedługo zostają. Au. Myślałem, że będę sprytny, ale... Sprytnie nie wyszedł. Co to wpływa jest? Ja się grzecznie pytam. Gdzie ja jestem? A, tu jestem. Au. Au. To jest gotowy instant gather. To tego, czy to nie jest tak, że ja dosłownie jakąś sekundę temu powiedziałem, że idzie mi całkiem nieźle? Pamiętajcie, nie mówić takich rzeczy. Fajnie było się nauczyć, to już dawno temu. No teraz tak, będę cię dwa było to ty... Chyba jestem w dwójce, nie w dwójce. Tak, jestem w... Pandemia 2. Teoretycznie było tu przejść do Antenna Square'u. I był Magnet Man. Tego jeszcze nie biłem. Bo zapomniałem o nim kompletnie. I chyba pójdę tam na trawie. O ile będzie mi to dane, bo nie jestem pewien, czy będzie mi to dane. Wydaje mi się, że będzie mi to dane, ale... Dobra, sobie uciąć nie dam. Mam żółty, więc mogę. Fishy. Almighty shiddy.
A zawsze mniej się przynajmniej w miarę łatwo ucieka. Chyba. Okej, okay, zadbałem. Łatwo się ucieka, by the way. Nie, cały czas gdzieś w głowie mam, że jeżeli zaatakuję przeciwnika, to on przestanie się urzec. I bardzo często na tym się łapię, jeżeli chodzi o przyjmowane obrażenia. Zapisz, bo aż tak w swoje umiejętności walki z Magnetfenem nie wierzę jednak. A już na pewno nie, jak on ma 1000 HP. Niezaprzeczalnie jest to life, co tego nie mogę użyć, bo nie mam area graba. A kurwa. Wiedziałem, że pójdzie. Tej kulki mam wrażenie, że się unika dużo łatwiej, niż ja próbuję to robić. I to jest najgłupsze. A cóż to? No dobra. Co to jest? Mark, tak. Pomyślelibyście, że chcę albo zepsać, albo się wyleczyć. Macie absolutnie rację. Macie 100% rację. W tym wypadku chyba wchodzi opcja z tym. Z leczeniem się. Spróbuję może to Undersquare podejść, zobaczyć, czy doktor mi coś powie. Gdzie mogły być pozostałe niebieskie. Śmiałbym się, jakbym teraz mógł wpaść na tego. Magnetmana. Tak, to jest większość miejsca tak naprawdę. Właśnie pod takimi schodami, pod mostami. Tam, gdzie widać, jak się biegnie, że coś nas blokuje, ale nie widać co. To są większość miejsca backtagów w tej grze. W jakiś sposób jest to fajne, bo wiadomo, gdzie ich szukać, jeżeli ich potrzebujemy. Nie jest to jakoś, nie wiem, że wykonaj jakąś kompletnie popierdolną kombinację ruchów, żeby znaleźć jednego backtraga zakopanego w ziemi czy coś. No co mam widzieć, jak ja nic nie widzę, że nie widzę, że widzę. No dobrze. Ile mam kasy? 22 tysiące. Na pewno tego nie pożałuję teraz. Jeżeli się zastanę, to drzwi się przede mną otworzą. Czyli dowiedziałem się absolutnie i doskonale. Chyba, że na BBS-ie jest coś napisane. Czyli nic na razie nie mamy. Mogę spróbować jeszcze tam, gdzie im mówili, to się Andernecie 3, że niby stamtąd, żeby iść.
przy czym też nie będę kłamał, nie nastawiam się, że tam coś będzie, ale jest to w tej chwili taki największy top, jaki mam tak naprawdę. Tędy wracamy. Mother Fire. Myślałem, że może podejdzie. Oh well. Otóż nie tym razem. Muszę doczekać. O Boże, zdechłem w to. Właśnie ja u niego byłem. Czy ja byłem u krusznika, czy... Byłem u brata. Dobra, już mi się gubi, kto jest kto. A bo na razie mogę ten na pewno i do D3. To jest nienegocjowalne. Bonga. Andyne 3. Co tu było? O, jak on się tam dostał? HMM-em. O, widzicie. Kolega ma był fragment. I chce, żeby świat pływa płonął. Dostaliśmy maila. Nawigacja gospodarza w Andenecie 3. Po tajemniczego lodu nie można się do niego dostać. Szukam innej ścieżki do Andenetu. Wejście z Kota Square. Jednak, że potrzebny jest specjalny klucz. Tyle macie do pojedzenia na razie. Specjalny klucz, powiadasz. Gdyby tylko był jakiś klucznik. Ej. Wraca do nas. And I want to fucking die. Dosłownie czasami się czuję, jak takie zapierdolcie mnie. Ja no wiem, że to nie jest też jakieś aż tak długie latanie, ale... Ja bardzo kwestionuję to, że ten mikrofon niby nadaje się w jakimkolwiek stopniu do ASMR, biorąc pod uwagę, że to jest najzwyczajniejszy snowball. Znaczy nadaje się, nie wiem, czy się nadaje, czy nie, ale... Wiecie, o co chodzi. Dobra, kiedy odpowiedź się szło. A, the slope. Czyli tędy. To wyniacze. I tu jest Netspad. O! Udało mi się bez mapy dotrzeć. Jestem z siebie prawie, że dumny. Ale tylko prawie, że... Nikt tam się dużo. Nie ma aż tak dużo dobrego. Klucznik do ko. Witamy w Netspad. Gatekeeper. Co oznacza to, co ja myślę, że oznacza?
za jedną rzecz, tyle quick. Wiecie co, nie chce mi się lecieć z powrotem do tej... do... naszej rodzinnej krainy. Przejdę się przez netopi i może przy okazji niech my nas spotkamy. Jeżeli dobrze pamiętam, bossów można spotkać na Snicktanie. Mam nadzieję przynajmniej, że bossów można spotkać na Snicktanie. Była jakaś gra, w której zależnie od poziomu nie dało się, ale to chyba nie było wręcz bęba. Mam nadzieję przynajmniej, że to nie było bęba. Może jakiś ładny Aquasort w dobrym kodzie, co? Co by na to? Aquasort N, nice. Babi N, dużo N wpada, to uważałem. To są Nightwind, wiem, że chcecie. Czekajcie, gdzie jestem? Jestem tu, chcę być tu. Chcę być tu, chcę być tu. Zobaczyć, czy tutaj ktoś mnie blokuje. Żółty, bo ta żółty mogę rozwalić, więc... whatever. Czy mogę tak naprawdę nie komentować? Daj, zrobiłem Lightsolda z dwóch Lightsoldów. Czy żółty lód powstaje jak żółty śnieg? To nie jest coś, o czym myślałem. I nie jestem w stanie się czuć z myślą, że to może działać w ten sposób. Jest to niekomfortowa myśl, to na pewno. Pomóż też innym. Jasne, jeżeli ktoś akurat będzie, to będę pomagał. Back, drag. Dobra. Wracamy. Zastanówcie się, może jednak iść ten Nightmanic Boże. Może Nightmanic Boże. Może Nightmanic Boże. Wiem, że chcecie Nightmanica Bożego. To nie wygląda jak Nightmanic Boże. Jeden encounter i idę. Twój wam dobra. Nie ma Nightmana, to nie ma Nightmana. Nic na siłę. Najgorsze to, że ja wiem, że będę musiał go farmić jako tako. Zwłaszcza, że jeżeli dobrze pamiętam, a mogę źle pamiętać, nie będę kłamał, to Nightman ma też Stone Body w tej grze. Więc trzeba będzie go pobić nie tylko dla jego V2 i trójki, ale też dla chipa. Możliwe, że zapamiętam, żeby nie było, ale wydaje mi się, że tak było. Aj, zawsze to Shockwave albo kasa. Wiesz, siedzeniarczy. No co, Yeldamen. Jako pierwszy encounter. Ha, chciałby. Dobra. Tutaj możemy sobie... żółty lodzik zniszczyć. To nie wygląda jak Wintifan, niestety. Nie wygląda też jak fan, kropka. Ops.
Muszę dominować. Ale to nie. To wygląda jak Winton. Czy jestem w stanie złapać taki moment, że one wszystkie trzy będą na tym? Na ziemi? Ooo, lala, czy ja kogokolwiek trafię teraz? Okej, najwyraźniej tego z tyłu. Holy shit. To było co najmniej interesujące. Dawaj, bo to pionowo leci. Zróbmy tak na razie. Zresztą myślałem, że mam dwa lightswordy gotowe. A nie, jeszcze jednego longswordza. A, myślałem, że zdążę. Ach. I teraz, który klucz mi to otwiera? Ten. Nice. Zdążymy w tej części Krotosu, której wcześniej nie było dostępu. I witamy w Underkoto. Underkoto, z tego kojarzę, miało bardzo fajne GMD-ki, takie endgame'owe. Ale nie jestem teraz tu, co tak powiem, czy nie pierdolę głupot. Możliwe, że pierdolę głupot w tym momencie. Miało też bardzo wkurwiających przeciwników, ale to nie jest chyba nic nowego, jeżeli chodzi o... tę wspaniałą grę. Źle stoję. Nie chciałbym umrzeć od tego, że akurat stwierdziłem, że stoję na panelu z zielonkiem. To co, ile czasu będziemy tu, żeby farmić kartę 2? Oh my. Moją odpowiedzią jest, ja już nie chcę. Okej, czyli sam się muszę cofnąć. Mam włączoną mapę, bo wiem, że to jest taki trochę rozpierdolnik, jeżeli chodzi o te. O to, jak się idzie. Widzę, że są tutaj dwie rzeczy do ogarnięcia. Jest sklep. I jest jedno przejście dalej. No dobra. To w jakiej kolejności będzie najlepiej? Najpierw o sklep zahacza. Do sklepu się idzie na maksa w prawo. Co do bagu masz Happy Melody, Fast Gage, Slow Gage, Aqua Blade, Mindbender. No ich nie jest stać, wreszcie. Też czuję, że będę farmił tego. Jak się nazywa? Że będę farmił Undernet. Po 50 tysięcy za nich. O. O, ja to muszę tędy wyjść. Hej. Jedyne co dobre to to, że nie możemy tutaj spotkać się w żaden sposób Quickmana. Dobra, czyli tak, tędy. GM-dek. Fajny wirus, jedu. Unlucky. Unlucky, bo kojarzę, że te GM-deki miały fajne chipy. Dlatego tak narzekam. Nie wiem, czy te blade'y nie były. O, headshot, bardzo ładnie. Dobra, to gdzie ja jestem? Jestem... tutaj. Okej, czyli żeby przejść dalej... muszę iść do końca w dół. Końca w dół, tędy. Tutaj locker.
Anti-recovery. Dużo tych anti-chipów tak naprawdę jest średnio użytecznych w typowym przejściu gry. W sensie one są dobre, jeżeli się na PvP gra, znaczy z tym dobrym to też wiadomo, że trzeba sobie dać na wstrzymanie, zależnie od tego jak to ubiegać. Ale ten, ale przy mojej normalnym przetrzymaniu one... Jakieś super dobre nie są, tylko nie urywają etc. No a pluj. Nie będziesz pluć? Będzie pluć. Oczywiście jak to ruszyłem na jego ten. Na jego rząd. Unlucky. Okej, czyli tu mamy lodem zablokowane. A tu mamy wspomniany wcześniej Undernet 3. No dobrze. Czy Undernet 3 był jakiś paskudny do nawigowania? Przekonajmy się. Chyba nie był aż taki zły, przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałbym wierzyć, że nie był. Ślepy zaułek. Ślepa uliczka, koniec gry? Backtrack, doskonale. Pamiętaj, backtracków nigdy za wiele w tej grze. Bo jednak w tym sklepiku backtragowym takie rzeczy mam do robienia. Nie jest to BN3, gdzie musimy mieć 300 backfragów na endgame, ale wciąż... Tutaj się przydają. 300 czy nawet więcej, bo chyba był jeszcze sklepik do chipów z backfragami. Halo? Poproszę mój blue fragment przyjacielu. Miałbyś blue fragment przyjacielu? Chyba się nie zrozumieliśmy z kolegą. Aż one się leczą, Jezu. Mogę chyba zaczekać, aż ten dalej podejdzie, bo wydaje mi się, że poszedłby jeszcze o jeden panel do przodu. Tak. Na wszelki wypadek jakby zrobił coś dziwnego. Dobra, łatwo. SK i oczywiście kasa, no nic. A teraz go spaluje Scotta Square. Czyli zmianie nie. Blue Fragment B. I go spalajmy. Okej, teraz rzeczywiście możemy tego. Rzeczywiście możemy się dostać tam, gdzie byśmy chcieli. Potężne trzęsienie. Będzie już niebawem. Doskonale. To jest dokładnie wiadomość, którą chciałem usłyszeć. Z drugiej strony, jeżeli dobrze myślę, to oznacza to, że możemy iść kończyć scenariusz, co jest mi bardzo na rękę. Bo chciałbym go dzisiaj kończyć. No moje, wydaje mi się, że teraz dosłownie jedyne co zostało, to pójście do Kota Square. Ale mogę gadać głupoty. Bo trochę dawno przechodziłem BN2. Ja nie ucieknę z tej walki, prawda? Jolo. Nice. Jaka szczęść miała tak, że nie mam dobrej ręki, uciekam. Nawet jeżeli pewnie mógłbym sobie poradzić, to mam takie heee. Przynajmniej tyle dobrze, że mi dają, bo myślałem, że będę ci już będzie części, także nie mogę. W żaden sposób uciec. Whirlpool.
No Bastan powinien być w stanie po prostu miał szybko się przetransportować w drugą stronę, bo te panele w większości prowadzą właśnie tak, że można tylko wyjść, a niekoniecznie dojść tam, gdzie chcemy. Dominate Killweed. O mój Boże. Dużo jedbamenów. Nie ma nic większego niż Dominate Destroy w tej grze, przysięgam. W dalszych battentworkach one nie stanowią aż takiego dużego problemu, bo można mieć headshoty w miarę łatwo. Ale w BN2, gdzie headshoty nie są łatwo dostępne, Dominate Destroy to katastrofa. Kompletna katastrofa, więc chciałoby się raz. O, a propos. O, jest. Strzela im, niech się pobawią. Potężny jeden obrażeń. One mnie zgadanują, coś czuję. A i oczywiście, też nie tak, że jak je sparaliżujemy, to one zostały sparaliżowane, niestety. Dobra, R-ka. Bo Gator mi tutaj nic nie daje, bo ona i tak dostaje po jeden, jeżeli dobrze pamiętam. O, Gator jeden doskonale. Tak. I teraz niestety już będzie tam nie fajna część. O, doskonale! Kocham Dominerdy. Kocham Dominerdy. Kocham Dominerdy. Nie wspominałem, ale kocham Dominerdy. Podaj się do przodu, dziękuję. Dobra, tą kastankę już widzieliśmy. I chyba mimo wszystko się przejdę w buta. Tylko po prostu nas nie kranie tym razem, bo nie chce mi się z dominerdami użerać. Ani chwilę dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Jeżeli mi się skończy to odpargo jeszcze raz, tak żeby nie było wątpliwości. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie zdąży mi się skończyć. Zdążę! Yes! No i stąd możemy już sobie wskoczyć po prostu tędy, więc jest duży plus, duża zaleta. No i dobra, tylko już mamy Gospel ID. To kolega przepuść mnie. Spooky. Przy okazji mały komitet, zanim dostajemy się do właściwego bossa. Nie wiem, czy nie było zaczekać, zobaczyć, czy któryś nie skoczy na przedni rząd. A już kichnę. Potofa. Hop, hop. O nie, sneaker mi się skończył. Nie wiem, czy to przeboleje. No tutaj akurat sneaker, wydaje mi się, że wiele by nie dotać się, więc... dobra. Dwa razy zmaszowany jedbamen. W ogóle z dominerdami jest jeszcze ten problem, że one potem są w walkach, które są seriami walk. I mogą bardzo łatwo udupić kogoś w środku. I to się tego boję. Ja tak to myślę. Play me. Dobra.
Jednego się podbędę. Wingman gatę. Doskonale. Okej, okay, tak mogę. Blep, blep, blep. I to chyba już Fizman jest, jeżeli dobrze pamiętam. Potwierdzam. Polega miliarda kryształów. O, gratuluję, że udało się dojść tak daleko, jada, jada. A, plan zniszczenia cywilizacji, zresztą się ziemi 10 kolei Wiktera. Oddawaj niebieski fragment. A trzecim niebieskim fragmentem jest sam Fizman. No i co, musimy pokonać Fizmana? To jej nic nowego. Chyba tak zrobię. No. Jeszcze to musimy zrobić, podniszczyć mu tą dużą kopułę. A potem już jakoś to będzie. Nie powinienem tego robić, prawda? Najpotężniejszy dowódca gospel. Oh no. Nie ma czasu, żeby zrobić lekarstwo na niebieski lód. No. Niebieski fragment przy okazji się rozwalił. Kładujesz w niego elektryki, aż umrze. Duria! A wraz z zabiciem Fizmana lód w sieci też zaczyna się niszczyć. Więc mamy spokój. Wracajmy do domu, to brzmi jak bardzo dobry plan. Jada, jada. System jest teraz już odtajony, jest bezpieczny. Świetna robota. Zawsze wiedziałem, że to świetna robota. No i mówię, tutaj na dzisiaj sobie skończymy takie, moim zdaniem, dobre miejsce na koniec streama, że przerobiony scenariusz. I tak się cieszę, że udało mi się go dzisiaj przerobić, bo nie byłem pewien, czy on nie jest jeszcze dłuższy, powiem szczerze. Za każdym razem zrobię, przysięgam. I w przyszłym tygodniu sobie zaczniemy już ten ostatni scenariusz przed Portgame'em. Tutaj w przeciwieństwie do BN1 planuję robić postgame na tyle, na ile się da. Nie będę robił hard mode'a, to z góry mówię, bo przejście hard mode'a to jest po prostu przejście drugi raz gry na nieco wyższym poziomie trudności. I nagrodą za niego bodaj było Sanctuary, jeżeli dobrze pamiętam. Ale wszystko co się da zrobić na jednym NG to planuję zrobić. To taki jest wstępny plan. A jada, jada, to jest dokładnie informacja, której teraz potrzebowałem, tato. No, także na dziś to by było na tyle. W sobotę planowo Heroes, w poniedziałek Marian, w środę Battle Network i tak będziemy sobie na razie lecieć. No, także na dziś to było tyle, dzięki za przybycie, trzymajcie po. Cześć.